Miejsce telewizji, radia i prasy jest na śmietniku historii. Odwiedzaj portal namzależy.pl. Wolni ludzie, wolna gospodarka, wolny świat. Radosław Pyfel, prezes Centrum Studiów Polska-Azja. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Dużo się ostatnio mówiło o wizycie prezydenta Dudy w Chinach. Jednak ja mam wrażenie, że nie do końca to jest najlepszy moment chyba, żeby mącić Polakom w głowie o dyplomacji polsko-chińskiej, skoro wiele osób ma wciąż skrzywiony obraz państwa chińskiego. Czy Chińczycy to jest naród wyzyskiwany? No, ja przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie do programu. To jest mi bardzo miło, że mogę spotkać się z widzami Nam Zależy, z młodymi ludźmi, którzy, jak myślę, odegrają, już odgrywają bardzo istotną rolę w stosunkach polsko-chińskich. Rzeczywiście wizerunek medialny Chin jest pewnego rodzaju problemem. Tak też było w przypadku wizyty prezydenta Dudy, bo mieliśmy w zasadzie do czynienia z dwoma skrajnymi opiniami i nie było informacji na ten temat, co w zasadzie się tak w czasie tej wizyty naprawdę wydarzyło. No tak się składa, że akurat miałem okazję być w czasie tej wizyty na szczycie 16+1 w Suzhou, w czasie tej pierwszej części. I te relacje, które przedostawały się do Polski, to w zasadzie albo nic się nie ukazywało w Polsce, chociaż było tam 16 dziennikarzy, no tylko był dziennikarz Polskiego Radia Tomasz Sajewicz, który zamieszczał regularnie te relacje, więc albo nic się nie ukazywało, no albo infantylizowano ten przekaz, że tam prezydent pojechał na Wielki Mur, poślizgnął się, a to jakieś dziecko chińskie przekręciło nazwę Poland z Holland i tak dalej, to też często się zdarza w Chinach. Albo z drugiej strony mieliśmy jakieś wielkie geopolityczne marzenia i wizje, że Polska w zasadzie, no to, że ta wizyta była ogromnym jakimś sukcesem i Polska będzie już teraz wielkim globalnym graczem i razem z Chinami będzie w zasadzie jednym z głównych macherów światowej geopolityki. No i obydwie te wizje akurat no niespecjalnie przystawały do rzeczywistości. Problemem jest to, że wizerunek Chin w Polsce no nijak ma się do tego, jakim ten kraj naprawdę jest i to jest duży problem, to po pierwsze. Po drugie, że myślę, że wiele ludzi w Polsce też nie do końca sobie zdaje, jak ważny to jest dzisiaj kraj. I tu odpowiadając już na pańskie pytanie, czy mamy do czynienia z wyzyskiem w Chinach, tak? Bo tak rozumiem to pytanie. No z wyzyskiem, no... Nie wiem skąd się to wzięło, że z wyzyskiem, tak? Znaczy, no, częste zarzuty są takie, że Chiny są krajem totalitarnym, tak? Że są krajem jakimś radykalnie komunistycznym, że w żaden sposób nie zmieniły się od czasów maoizmu. Z drugiej strony, no, wyzysk. Przez ostatnie 30 lat Chiny dokonały olbrzymiego skoku. To trzeba sobie jasno powiedzieć. Skoku, jakiego nie dokonał nikt nigdy w historii, pewnie już nigdy nie powtórzę, tak? To było przeprowadzenie kilkaset milionów biedy z ludzi do ludzi z biedy do względnej zamożności. To nastąpiło w ciągu 3 dekad, tak naprawdę jednego pokolenia. I to musimy sobie powiedzieć jasno. Drugą rzecz, jaką musimy sobie powiedzieć, że cena, jaką za to zapłacono, jest rzeczywiście wysoka. To znaczy jest to zanieczyszczenie środowiska, chociaż tutaj znowu się okazuje w Polsce ten smog w niektórych miejscach, jak w Krakowie, w Rabce czy w Rybniku, jest dużo wyższe to stężenie niż w Polsce, więc to są znowu te krokodyle łzy pod adresem Chin. Tak samo wzrost, no, jeśli chodzi o wzrost demograficzny, na przykład i politykę jednego dziecka, no to jeśli spojrzymy na wskaźniki, no to te wskaźniki rozrodczości czy wskaźniki demograficzne znowu są wyższe w Chinach niż w Polsce, gdzie polityki jednego dziecka nie było. No trzeba sobie powiedzieć, że w ostatnich 30 latach, gdzieś do 2008 roku, kiedy Chiny były fabryką świata, no to rzeczywiście był to taki kapitalizm, jaki znamy z XIX wieku. No ale to, czy to był wyzysk, czy nie, no to też znowu wydaje mi się, że tak może powiedzieć osoba o poglądach takich mocno lewicowych, tak? Że mieliśmy do czynienia z wyzyskiem. No, dzięki temu wyzyskowi, czy też można powiedzieć dzięki temu sweatshop, bo to jest zjawisko sweatshop, przez które Europa przechodziła w XIX wieku, potem poszczególne kraje przechodziły w wieku XX, to jest ta najtańsza produkcja, gdzie tam rzeczywiście są niskie płace, jest niska marża, gdzie to jest segment tych najtańszych produktów. No to dochodziło do takich rzeczy, że tam, nie wiem, dzieci pracowały, czy że no, nie było jakichś ubezpieczeń, że ludzie odnosili kontuzje przy tych maszynach. To wszystko oglądałem na własne oczy, ale jednocześnie uważam,
że Chiny no tutaj były twarde w tym swoim postanowieniu i one pewien etap dzięki temu przeskoczyły. Tak? No więc tak jak Europejczycy by chcieli, żeby każdy kraj tam był ekologiczny, nie wiem, żeby były związki zawodowe i pięciogodzinny czas pracy, najlepiej czterodniowy, to takie kraje jak Chiny nigdy by się z tego nie wydobyły. Tak? I ja kibicuję takim krajom teraz jak Bangladesz, Sri Lanka, gdzie ta najtańsza produkcja się przeniosła, gdzie też tam dochodzi do różnych rzeczy, a to jest, uważam, że to jest konieczne. Jeżeli te kraje przez 10 lat ciężko popracują, to się z tego poziomu rozwoju wydobędą, tak jak Chiny się to z tego poziomu wydobyły. I tu nie ma być co, nie wiem, no osobą, która roni te krokodyle łzy, kiedy jest najedzonym i sytym Europejczykiem, bo spójrzmy na taki kraj jak Filipiny, który tego nie zrobił. I cały czas te Filipiny stoją w jednym miejscu, tak? No, kraje takie jak Korea, kraje takie wszystkie azjatyckie tygrysy, wreszcie Chiny, być może w przyszłości Wietnam i Bangladesz, no musiały przez, część z tych krajów musiała przez to przejść, żeby dokonać jakiegoś postępu. No, uważam, że to jest konieczne. No, rozumiem, że mogę się narazić wielu ludziom o poglądach lewicowych, ale uważam, że naprawdę trzeba odrzucić jakieś ideologiczne w ogóle okulary, czy to prawicowe, czy lewicowe, w spojrzeniu na Azję i po prostu patrzeć na efekty i na wyniki. No, a wyniki są takie, że jednak te kilkaset milionów ludzi z biedy wydobyto i dzisiaj Chiny są w zupełnie innym miejscu. No, Chiny są krajem, którego obawiają się Stany Zjednoczone, które być może w XXI wieku sięgną po globalną hegemonię. No i trzeba było poświęcić na to te 10-20 lat, żeby znaleźć się w tym punkcie, w którym się znalazły. Takich relacji jak pana jest na przykład w internecie już bardzo wiele. Ja powiem to na przykład na przykładzie własnych znajomych. Mogę im to mówić, puszczać wywiady, filmy, ale do ludzi to nie dociera. Może pan ma jakiś taki, nie wiem, jeden celny argument, który uzmysłowi ten postęp? No niestety, znaczy to dziękuję, że pan potwierdza, iż to co ja też mówię od jakichś 7 lat, staram się to mówić też często w mediach i w internecie, który dzisiaj ma ogromne znaczenie, że to się wszystko jakoś potwierdza. No, kiedy ja wróciłem z Chin i mówiłem o tym kraju, to też ludzie nie za bardzo wierzyli, że ja mówię prawdę. No, nawet dzisiaj są pewne, nie wiem, prawicowe gazety, no, które uważają, że ja jestem jakimś tam agentem wpływu, czy że mówię nieprawdę, że to wszystko jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe. No, trzeba powiedzieć, że w Chinach oczywiście jest też 100 milionów bardzo biednych ludzi, 100 milionów biednych ludzi, 100 milionów bardzo biednych ludzi, więc to jest kraj bardzo zróżnicowany. To trudno tu jakieś jednoznaczne opinie, no ale to będę tutaj się upierał jednak przy tej tezie, którą pan potwierdza w pytaniu, no, że ten wizerunek Chin, jaki w Polsce istnieje, no nijak ma się do rzeczywistości. A jak przekonywać Polaków? No nie wiem, no nie mam niestety tej czarodziejskiej różdżki. Z jakichś powodów, jak jest jakiś problem społeczny w Chinach, to zaraz o tym mamy wielką dyskusję w Polsce. Natomiast jak jedzie prezydent do Chin, no to tu już dyskusji za bardzo nie ma. Albo jak coś w Chinach się dzieje innego, równie spektakularnego, to też o tym w mediach nie słyszymy. No nie wiem, jak to jest, że w Polsce akurat taki ma być wizerunek Chin, czyli że to jest kraj, nie wiem, tylko i wyłącznie zanieczyszczony, nie wiem, skorumpowany, biedny, zacofany, gdzie jest wyzysk i tak dalej, i tak dalej. To jest już bardzo często wizerunek, to już są rzeczy, które minęły, często są już to już jest w ogóle nieaktualne. No ale ja nie wiem, czy już po prostu też mi się chce ten wizerunek prostować, tak? No, bardzo się cieszę, że pan to próbuje robić swoim znajomym. No jeśli oni tak myślą, no to cóż poradzić na to, tak? Ja myślę, że najlepszym sposobem jest po prostu pojechać do Chin, tak? I gorąco do tego wszystkich zachęcam. Jest bezpośrednie połączenie lotnicze z Warszawy do Pekinu. Kosztuje około 2000 zł. Na wizę trzeba zapłacić 200 zł. Ja wiem, że mówię do młodych bardzo, bardzo widzów, ale naprawdę, no zainwestujcie trochę w, nie wiem, może w naukę chińskiego albo w wyjazd do Chin i to jest coś, co wam się bardzo, bardzo opłaci, tak? Bo zobaczycie inny kraj niż ten, który sobie wyobrażacie i też będzie to jakaś szansa rozwoju osobistego dla was. Zobaczycie inną cywilizację, innych ludzi, zobaczycie jak to jest komunikować się z ludźmi, którzy świat sobie wyobrażają chińskimi znakami, jak to jest spróbować innego jedzenia. Zobaczcie to po prostu na własne oczy. No, sam Konfucjusz mówił, że lepiej raz zobaczyć niż 100 razy przeczytać, a gdyby żył jeszcze w czasach medialnych, to pewnie lepiej raz zobaczyć niż obejrzeć 1000 relacji medialnych. Więc myślę, że to jest najlepszy sposób.
I no cóż, no niezależnie od tego, jaki będzie ten dyskurs, nie wiem, medialny, czy co będą Polacy myśleć o Chinach, to Chiny i tak zrobią swoje, tak? Bo to jest już globalny gracz, który ma pewien plan wobec Europy Środkowej, to jest 6 plus 1. Zostało to ogłoszone na szczycie w Suzhou, o tym nikt nie wie w Polsce. No to ze szkodą dla Polski i Polaków, tak? No ale to Chiny mają pewną agendę i tych Chin będzie coraz więcej w Polsce. No więc ja zachęcam wszystkich, którzy po prostu większą uwagę zwrócili na Chiny, żeby sami szukali informacji, a najlepiej, żeby po prostu rozmawiali też z samymi Chińczykami. Tacy też są już i w Polsce, i w Europie Zachodniej. Jeśli jesteście na Wyspach albo gdzieś na stypendium w Europie Zachodniej, to po prostu spokojnie, tak jakoś może bez poruszania na początku przynajmniej jakichś od razu tych najbardziej drastycznych tematów tabu, ale po prostu spokojnie porozmawiajcie z tymi Chińczykami, oni coś wam też powiedzą, czegoś się dowiecie. To jest inwestycja, która wam się zwróci. Jesteście młodymi ludźmi, a Chiny będą odgrywać coraz większą rolę i ci, którzy będą to rozumieć, będą na tym zyskiwać. Więc myślę, że warto jeździć i warto rozmawiać. Więc nie mam tu żadnej czarodziejskiej różdżki, ale to bym polecał. Mówi pan, i wielokrotnie też słyszałem o tej liczbie, że kilkaset milionów ludzi wydostało się z tych warstw najniższych do klasy średniej. I skąd te dane? Bo ja też często stosuję ten argument, a ludzie odpierają na zasadzie, no może tam 100 milionów, ale jakie kilkaset, to niemożliwe. I też podważają to w ten sposób, że czym jest chińska klasa średnia? Mówią, a kupił mieszkanie, puste stoi, wyniósł się ze wsi do miasta i to jest w Chinach klasa średnia, to nie nasza klasa średnia. Znaczy, no nie, no to są różne metody, no to akurat są dane Banku Światowego, tak? Ja myślę, że taka dyskusja nie ma sensu, bo oczywiście są różne statystyki. W Chinach nie wszystkie te statystyki są być może nawet takie dokładne w europejskim rozumieniu tego słowa. No ja mieszkałem w Chinach przez wiele lat, studiowałem tam, potem pracowałem i widziałem, jakie tam jest tempo zmian, jak ten kraj szybko się zmienia, jak gwałtowny to jest proces. No po prostu trzeba pojechać i zobaczyć, tak? No często tak mówią ludzie, którzy nigdy w Chinach nie byli. No jeżeli chcą pozostawać w niewiedzy, to nie można nic zrobić, tak? To nie są argumenty typu, że dane Banku Światowego czy Międzynarodowego Funduszu Walutowego i tak dalej. No to każdy, kto chce, no to sobie te dane znajdzie. To niekoniecznie, że to będą dane chińskie, no to cały świat o tym mówi. No proszę Państwa, no jeżeli ktoś prowadzi biznes na przykład, to we wszystkich branżach no Chiny odgrywają istotną rolę i ta rola cały czas rośnie. Czy to w turystyce, czy to w branży samochodowej, czy to w branży spożywczej. No, mamy bardzo dużo przedsiębiorców z Polski z branży spożywczej, więc czytają branżowe pisma i tam wszędzie jest China, 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 China. Więc jeżeli ktoś tego nie dopuszcza, czy tworzy jakiś mechanizm obronny, to ja myślę, żebym wcale tam nikogo tego nie przekonywał, tak? No tak jest. No, bardzo też jestem pod wrażeniem i gratuluję panu tego zapału, że panu się chce, no ale to nie zawsze można, tak? No, w każdych statystykach, w każdej branży, tak? Czy to jeśli chodzi o internet, jeśli chodzi o dziennikarstwo, czy to jeśli chodzi o, nie wiem, o sprzęt sportowy, turystykę, tak jak mówiliśmy, branżę samochodową, no to te statystyki pokazują, że tam rośnie po prostu ogromna fala konsumentów, tak? No i to no, ktoś, kogo to nie przekonuje, to już nigdy nie przekona i to trzeba zostawić, ale trzeba się skupić na tych, którzy chcą się rozwijać, którzy chcą czytać, którzy chcą jak najwięcej wiedzieć o świecie, którzy chcą obserwować i wtedy po prostu polecam wyjazdy do Chin i rozmowy z Chińczykami, żeby się dowiedzieć jak najwięcej. Ci ludzie często uważają tak na podstawie różnych filmów dokumentalnych, często produkcji zachodniej, na przykład o kobietach, które gdzieś w spodniach w fabryce zaszyją wiadomość, że potrzebują pomocy, albo filmy o tych robotnikach, którzy to rodzinę widzą raz na rok. To prawda, czy może właśnie propaganda zachodnia? No, część prawdy w tym jest, ale to zobaczmy, jaki jest wizerunek Polski też za granicą, tak? Jak bardzo czasami jest przesadzony, że z Polaków się robi jakiś no, zwierzęcych tam, nie wiem, nacjonalistów i tak dalej, tak? Jest, no oczywiście, znaczy fabryka świata w Chinach tak naprawdę skończyła się w 2008 roku. Po 2008 roku to powoli staje się rynek pracownika. Jest coraz mniej pracowników też na rynku pracy. To pokolenie, no, młode pokolenie w Chinach jest dużo bardziej wymagające i też dużo więcej może sobie wynegocjować. Więc czasy tego XIX-wiecznego kapitalizmu już tak naprawdę minęły. No, problem polega na tym, że myślę, że są dwa problemy, tak?
Jeden problem jest taki, że do Polski docierają różnego rodzaju filmy dokumentalne albo książki, które są tłumaczone z języków zachodnich i one często już odnoszą się do tej rzeczywistości sprzed 2008 roku, tak? Więc my cały czas najpierw uważaliśmy, że Chiny to jest kraj maoistowski, kraj rowerzystów, kiedy Chiny były fabryką świata. Potem, kiedy Chiny przestały być fabryką świata, no to do nas z 5-letnim opóźnieniem dociera jakiś taki obraz Chin właśnie jako fabryki świata. No jest to zupełnie co innego. No a druga dysfunkcja no to jest taka, że no ta rywalizacja amerykańsko-chińska przede wszystkim robi się coraz bardziej zacięta i niestety w tych relacjach medialnych to nie jest w zasadzie informacja, tylko to jest punktowanie słabych stron, jakie posiadają Chiny. I ja tu nie będę zaprzeczał, no bo oczywiście Chiny też takie słabe strony jakieś posiadają, tak? No tylko trzeba to wszystko zbalansować, tak? Znaczy, no trzeba mówić i o tym, a no, mam takie niestety wrażenie, że jak tylko dzieje się coś złego, to zaraz z tego robi się wielkie, wielkie wydarzenie medialne. No jest to wojna medialna, tak? Jest to wojna medialna, jest to wynik napiętych relacji, jakie są między USA a Chinami. USA, które się obawiają już wzrastającego hegemona chińskiego. No i myślę, że inteligentni ludzie, czy inteligentni widzowie, tak, no będą dobierać te informacje z jednej i z drugiej strony. Chiny nie są też do końca w stanie odpowiedzieć na to w tej medialnej wojnie, tak? Znaczy, no, Chińczycy mają taką zasadę, że oni się w to jakby nie bawią czy nie wikłają. Oni uważają, że jak będą robić swoje, to te argumenty przeważą. Więc nie, jakby mam wrażenie, że strona chińska nie rozumie tego argumentu PR-u, nie dba w ogóle o ten medialny aspekt. No i dlatego tak to wygląda, jak wygląda. Czyli w dużym skrócie, w świecie zachodnim rewolucji przemysłowej dokonali nasi pradziadowie. W świecie chińskim stało się to przez ostatnie zaledwie 3 dekady. No można tak powiedzieć, tak. To Chiny były i nadal są, nadal są, chociaż ten tempo już troszeczkę wyhamowuje, bo nie da się pędzić z taką prędkością przez tak długi czas, ale Chiny nadal są społeczeństwem bardzo szybkich zmian. I to, czego dokonały w ostatnich 30 latach, a jakby załapałem się na tą ostatnią dekadę tych przemian, no to było po prostu nieprawdopodobne tempo. Tak, tego nikt wcześniej nie dokonał i być może już nigdy więcej nie powtórzy, a na pewno nie na skalę kraju, kontynentu. Tak od strony czysto gospodarczej, czy w Chinach panuje kapitalizm? Bo państwo, zdaje się, trzyma łapy na wielkich firmach. Ach, oczywiście. Tak, znaczy, no, ja w ogóle nie jestem zwolennikiem przykładania naszych europejskich czy zachodnich norm, czy słów typu socjalizm, kapitalizm, komunizm, bo to jest zupełnie co innego w realiach azjatyckich. Tak? Są tacy, którzy będą usiłowali udowodnić, że Chiny są krajem komunistycznym i są to albo, no już takich nie ma ideowych komunistów, ale niektórzy nadal usiłują udowodnić, że skoro Mao jest na placu Tiananmen, a rządzi partia komunistyczna, no to mamy do czynienia z komunizmem i te sukcesy właśnie biorą się z tego, że mamy do czynienia z komunizmem w Chinach. Są też tacy, którzy uważają, że Chiny to jest realizacja wizji takiej libertariańskiej, radykalnie wolnorynkowej i tak dalej. Ja uważam, że ani jedno, ani drugie. Tak? No Chiny to jest po prostu swoja wizja. Mam do czynienia z cesarstwem, które powstało w 1949 roku, nowa dynastia. I to jest mieszanka jakichś elementów socjalizmu, kapitalizmu. Jak to zostanie nazwane? To się okaże w przyszłości. Tak? Ja nie jestem akurat zwolennikiem tej wizji, że tam mamy do czynienia z społeczeństwem wolnorynkowym, no bo biznes z polityką tam się bardzo miesza, te wielkie globalne chińskie koncerny uzyskiwały na przykład wiele przywilejów i uważam, że to akurat z punktu widzenia interesu narodowego chińskiego było bardzo dobrym rozwiązaniem. Znaczy pompowano te koncerny, pozwalano im urosnąć, kiedy one uzyskały globalną konkurencyjność, to dopiero wtedy otworzono je na konkurencję. No bo co to jest za sztuka dopuszczać do konkurencji, jak zrobiono to w Polsce w latach 90., gdzie nie było kapitału, nie było firm i teraz konkurujecie z globalnymi koncernami, które tam jeszcze sobie wyprowadzają podatki i ich nie płacą w Polsce, no bo mamy wolny rynek. No to taki wolny rynek, gdzie nasi po prostu są znokautowani w 10 sekundzie pierwszej rundy na tym wolnym rynku, no to Chińczycy stwierdzili, że użyją tego wolnego rynku i po 1978 roku w wielu obszarach wprowadzono radykalny wolny rynek, ale pamiętając o tym, że ma to służyć państwu przede wszystkim. Więc w tych dziedzinach strategicznych na przykład, tak jak w mediach, jak w energetyce, w ubezpieczeniach, w bankowości, tam żadnego wolnego rynku nie ma i nie będzie, bo to ma po prostu być interes Chin realizowany. A tam, gdzie wolny rynek jest potrzebny, gdzie służy konsumentowi, gdzie służy krajowi, a przynajmniej tak jak to uznaje cesarz chiński, to jest oczywiście kwestia dyskusyjna,
to tam się do tego wolnego rynku dopuszcza, tak? I teraz trwa oczywiście debata w Chinach. Niektórzy twierdzą, że całe problemy na giełdzie właśnie wynikały z tego, że państwo tam jednak za bardzo kontroluje jakby mechanizmy rynkowe czy operacje finansowe, że trzeba by ten wolny rynek popuścić bardziej, żeby on był bardziej efektywny, czy żeby takich kryzysów nie było. Natomiast rządzący Chinami stoją na takim stanowisku, że popuszczą na tyle, na ile będzie to korzystne i sami decydują o tym, na ile popuścić i kiedy. Żeby to nie było tak, że popuszczamy i momentalnie mamy jakąś konkurencję, nie wiem, ze Stanów, z Francji, z Japonii, przegrywamy i w zasadzie pozbywamy się wszystkich aktywów. No tutaj pan wspomniał o tak zwanych dwóch szkołach ekonomicznych. Jedna mówi, żeby stosować protekcję własnego rynku, ta skrajnie liberalna, żeby tego nie robić. I to dziś się kłócą, która ma rację, ale to może na ten temat... Ale w Chinach obie się przenikają, bo to trzeba sobie jasno powiedzieć, że mam do czynienia z krajem, z cywilizacją, która ma własną logikę rozwoju, więc dlatego, nie wiem, no te wszystkie oczekiwania co do demokracji, praw człowieka, to jest najostrzejsza krytyka pod adresem Chin, ale jeżeli będziemy oczekiwali od Chin czystego komunizmu, takiego, jaki znamy w Europie, albo czystego kapitalizmu, takiego, jaki znamy w Europie, to również będzie rozczarowanie, tak? To znaczy nie przykładajmy jakby konstruktów myślowych, które wytworzyły się w innym kontekście historycznym, kulturowym do Chin, bo zawsze będziemy rozczarowani. Patrząc jeszcze na statystyki, bo zgodzi się pan, że w tym takim drobnym, na przykład handlu, drobnym small biznesie, mamy do czynienia z wolnym rynkiem. No. Jakieś tam każdy przypadek jest inny, ale okej, okay, tak. Jako tako. Na pewno w większym stopniu niż w Polsce. Tak, w większym stopniu niż w Polsce, ale krytycy takiej teorii, którzy na ogół również w Chinach nie byli, przytaczają statystyki, że na przykład łatwość prowadzenia biznesu, Polska miejsce 25, Chiny 84. Ranking wolności ekonomicznej, Polska 42 miejsce, Chiny 140. Pytanie, czy w ogóle można bazować na statystykach w kontekście Chin, bo ja wiem ze swoich informacji, że tam wielu ludzi w ogóle jakby system kompletnie nie liczy w żaden sposób ich dochodów, nie ujmuje ich. No tak, no szara strefa jest ogromna. Znaczy, przede wszystkim trzeba powiedzieć dwie rzeczy, tak? Znaczy Chińczycy z natury są bardzo wolnorynkowi, tak? Jeżeli spojrzymy na Hongkong, Singapur, to zdaje się kraje, które są na czele tej listy. Poza tym no, to jest kwestia też metodologii, no, kto układa te wskaźniki. Tak? No, to są wskaźniki, na które Chiny absolutnie nie zwracają uwagi. Tak? No, mam, nie wiem, to jest gdzieś tam układane w świecie zachodnim, no, Chiny się tym w ogóle nie przejmują. Tak? Także to nie jest żaden jakby miernik w Chinach, to nikt nie będzie tam rozdrapywał rano. To pamiętajmy o tym, że w Polsce to jest takie, że tam jak nas tam ocenili, co tam o nas napisali i które miejsce mamy tam w jakichś rankingach gdzieś tam układanych w Stanach czy w Europie Zachodniej. W Chinach tym się absolutnie nikt nie przejmuje, tak? To nie wiem, słusznie czy niesłusznie, no tak jest. Ja myślę, że mam odwrotne wrażenie, tak? No musiałbym zobaczyć, jakie są... Właśnie zawsze się dziwiłem, czemu Chiny tak słabo wypadają w tych... Znaczy, tam myślę, że jednym z kryteriów jest na przykład swoboda wypowiedzi, tam wolność prasy i tak dalej, tak? To na przykład ujmuje Chinom sporo punktów w rankingu, ale mam wrażenie, że jeżeli ktoś tam prowadzi jakiś stragan czy jakiś small business, to jest bardzo prorynkowe było społeczeństwo, tak? Czy bardzo probiznesowe, takie bardzo pragmatyczne, że w zasadzie to było tak jak w Polsce na początku lat 90. Mieliśmy taki rok czy dwa, to się jakoś szybko skończyło i zostało ujęte w jakieś tam właśnie procedury, dzięki czemu awansowaliśmy oczywiście we wszystkich rankingach, tam transparentności, wolności i tak dalej. Jesteśmy na 42 miejscu, a Chińczycy tam koło pierwszej setki, ale na takim najniższym poziomie no jest też szara strefa, która tego wszystkiego nie ujmuje. I no, jak, podam tylko jeden przykład. No jak zaczyna padać deszcz na przykład w Szanghaju, to wychodzą kobiety, które sprzedają parasolki. No i na początku, jak ten deszcz zaczyna padać, no to te parasolki tam mają cenę 70 juanów. Potem jak już ten deszcz przechodzi, czy wiadomo, że zaraz się skończy, no to spada do 50, potem do 40, na końcu już można kupić nawet za 7 juanów.
No to ja nie wiem, no, mi się wydaje, że wszystkie te rankingi tego nie ujmują, ale to w Polsce takich sytuacji nie ma, bo zaraz musi być kasa, nie wiem, fiskalna, czy że tam no po prostu nie można tak prowadzić biznesu. Jest w Chinach cała masa tych ludzi, o których mówiliśmy, te kilkaset milionów ludzi, którzy się wydobywali z tej biedy, no to wydobywali się właśnie w taki sposób, czy takimi właśnie biznesami, no, że pada deszcz, to oni wychodzą z parasolkami i je sprzedają. No jak wchodziliśmy do zakazanego miasta w Pekinie, to tam stali tacy ludzie, którzy odkupywali bilety, bo ludzie kupowali bilet nie do pałacu, tylko na bramę. I myśleli, że kupują do pałacu, a kupowali wejście do bramy. I można było ten bilet odsprzedać tam. No, kupowało się go za 20 juanów, ale stali ludzie, którzy kupowali go za 10 juanów, tak? I potem z powrotem odsprzedawali za 15 i tak przez cały dzień stali i to robili. No więc to jest taki czysty, wolny rynek i dla kogoś, kto przyjeżdża z Unii Europejskiej, która jest właśnie regulowana bardzo, tak? Czy która wszystko ujmuje w te procedury, oczywiście bardzo transparentne, albo i nietransparentne, no ale takie, że to się podoba w tych rankingach, to jestem zaskoczony, tak? Czyli Chiny są bardzo wolnorynkowym, radykalnie wolnorynkowym społeczeństwem. W Chinach się na każdym kroku trzeba targować, tak? Ludzie się targują ze sobą bezustannie. Ktoś, kto nie jest jakby przyzwyczajony do tej presji, do takiego agresywnego marketingu, to w Chinach przypadnie. Dlatego wielu Europejczyków się do Chin nie nadaje. Znaczy nie nadaje się do pracy, czy nawet do podróży tam. Po prostu dopada ich tłum Chińczyków, który im pierwszą cenę im daje 200 juanów za coś, co jest warte 10 juanów. Oni się nie potrafią często targować i przepłacają. Więc ja mam odczucie takie, a rozumiem oczywiście, że to się tam nie zawiera w tych rankingach. Nie jest to żadne kryterium na jakieś moje osobiste odczucie, ale no, nie chcę tutaj zresztą kogoś przekonywać. No, jak ktoś po prostu opiera się o te rankingi i to mu jakoś porządkuje wiedzę o świecie, no to okej, okay. Natomiast wydaje mi się, że dużo więcej takiego wolnego rynku, właśnie targowania się, to w Chinach funkcjonuje jeszcze w dalszym ciągu, no a tego nie znamy tego z Polski, a tym bardziej z Unii Europejskiej. A czy mali przedsiębiorcy płacą podatki? No wie pan, to tego nie chcę może mówić. Nie zawsze, tak? Ta lokalna, no to, co też powoduje, że polskim przedsiębiorcom jest bardzo trudno z nimi konkurować, tak? Bo jeżeli jest polska firma, mieliśmy do czynienia z firmą Selena na przykład z Wrocławia, co oni muszą płacić wszystkie podatki i wszystko robić zgodnie z prawem. No a ponieważ ten kapitał w Chinach miał charakter spontaniczny i oglądałem bardzo często takie fabryczki, które produkowały myszki komputerowe z logiem Lorda Vadera gdzieś tam w ogóle w jakichś stodołach, to ja nie wiem, na ile tam te podatki się płaci. No, szara strefa jest ogromna i nawet rząd chiński sobie z tym nie radzi. Gdzieś tam były gorzelnie, gdzie sprzedawano wódkę i też nie egzekwowano tej akcyzy czy podatku, więc oczywiście jak to, ja nie będę mówił kto i gdzie, no, ale znam takich przedsiębiorców w Chinach, którzy tego podatku unikali. No, teraz jest z tym coraz trudniej, no, ale no, na pewno na dużo większą skalę się to jeszcze dzieje niż w Polsce. Czyli podsumowując chińską gospodarkę, protekcja rynku w skali makro, duża swoboda w skali mikro, ale wszystko chyba małymi kroczkami zmierza w taką stronę europejską, zachodnią. No nie. To nigdy nie będzie zachodnia Europa, tak? To zawsze będzie jakiś model uwzględniający tamtejsze realia kulturowe, historyczne. Na pewno zmierza powoli w stronę jakiejś tam regulacji, tak? Ale czy na modłę europejską? No chyba nie, tak? Myślę, że to będzie przypominać trochę takie społeczeństwa, inne społeczeństwa azjatyckie czy chińskie, tak? Tak jak Korea, tak jak, nie wiem, Tajwan, Singapur, Hongkong. No zobaczymy jeszcze, jaki model wybiorą Chiny. No, tego nie wie nikt, ale wielką inspiracją dla Deng Xiaopinga w latach 70. był Singapur, tak? A Singapur jest jednym z najbardziej wolnorynkowych społeczeństw, nawet według tych rankingów zachodnich, tak? I w latach 70. jak Deng Xiaoping pojechał, to jest taka historia, może nasi widzowie już to słyszeli wiele razy, ale no, jak tak rozmawiamy o wolnym rynku, no to pojechał Deng Xiaoping i spotkał się z Li Kuan i mówi mu, no tak, no patrzę na to wasze społeczeństwo, jesteście dobrze ubrani, bogaci, a przecież jesteście Chińczykami tak jak my. Jak to się stało, że wy możecie, a my nie możemy? No to ten Li Kuan Yew mu wytłumaczył, co trzeba zrobić.
No i Deng Xiaoping, jak wrócił, no to powiedział, że musimy zbudować co najmniej 20 Hongkongów i 20 Singapurów, tak? Że skoro tamci są Chińczykami i mogą to zrobić, to my też to możemy zrobić. I tak zrobiono. No dzisiaj jest Szanghaj, jest cała masa bogatych miast na wybrzeżu chińskim i zbudowano te 20 Singapurów. Teraz jest czas na zachodnie Chiny i być może Chiny będą takim jednym wielkim Singapurem. A powiedzmy, że Singapur polega na dwóch rzeczach, znaczy na dyktaturze politycznej i na gospodarce wolnorynkowej, tak? Ale jak to będzie, no to to się okaże. I chyba jeszcze na niezwykle rygorystycznym prawie. Na niezwykle rygorystycznym prawie, tak. To często Chińczycy mówią, że oni nie chcą jakby wyborów, głosowania, tej całej mediokracji, tylko chcą prawa, tak? Chcą praworządności, czyli może nie tyle demokracji liberalnej, co praworządności, tak? Ale z tym też jest pewien problem kulturowy, to już nie chcę zanudzać jakby słuchaczy. W ogóle polecam książki naszych ekspertów, może akurat na inny nieco temat, ale na tematy geopolityczne jest Paweł Berendt, Chińczycy grają w Go, Michał Lubina, Niedźwiedź w cieniu smoka i Michał Lubina również o Aung San Suu Kyi, gdzie też pokazuje jakby inny aspekt działalności Aung San Suu Kyi, Pakistan, zrozumieć Pakistan, takie kompendium, Korea Północna, serdecznie zapraszam. I zapomniałem pytania, o czym to mówiliśmy, o rygorystycznym, nie chcę zanudzać naszych widzów, ale no, jest pewien problem z hierarchicznością w Azji, że po prostu nie ma idei, że ludzie są na równi, tak? Ludzie, jest ścisła hierarchia w Azji, to czy to w Japonii, czy w Korei, i to jest zachodnioeuropejska idea, która wynika z chrześcijaństwa, że ludzie są równi wobec Boga, na sądzie ostatecznym i wobec prawa. W związku z tym w Chinach taka sytuacja, czy w Korei, czy w Japonii też, że procesujemy się z własnym szefem albo z własnym uniwersytetem, no ciężko się zakorzenia jednak, tak? Ale Chińczycy chcą praworządności, chcą prawa, natomiast nie do końca chcą demokracji liberalnej, głosowania, mediokracji i tak dalej. Wykorzystajmy te 5 minut, które nam jeszcze zostało. Okay. Jeden z widzów zapytał, co trzeba zrobić. Już teraz zapytał? Czy jesteśmy na żywo? Nie. Ogłosiłem na Facebooku, że będzie rozmowa z panem. Zdążyłem w sumie przeczytać tylko jedno pytanie. Widz pyta, co trzeba zrobić, aby wspierać lub należeć do waszej organizacji, Centrum Studiów Polska Azja? Czy co trzeba umieć lub wiedzieć? No, bardzo dziękujemy w ogóle, to cieszymy się, że tutaj no, jesteśmy jakoś rozpoznawalni i że są osoby, które chcą pomóc. No, można na wiele sposobów pomagać, tak? Znaczy można pisać teksty, można przygotowywać materiały dziennikarskie. Po jakimś czasie można zostać ekspertem, jeżeli się mieszkało w Azji przez jakiś czas i ma się jeszcze jakieś doświadczenie. Można zostać darczyńcą, można kupić jedną z książek, można nas wesprzeć też w jakiś sposób. Można lajkować, można komentować, no każda forma wsparcia jest potrzebna, więc bardzo dziękuję też widzom. Można wysyłać ten wywiad znajomym. Można wysyłać ten wywiad znajomym, żeby może też, nie wiem, no, spotkali się, znaczy zaznajomili się z takim spojrzeniem Chin, dosyć nietypowym, jakiego bardzo rzadkim, jakie rzadko w Polsce się pojawia. No więc zapraszamy do współpracy. Myślę, że przede wszystkim trzeba napisać maila, no to spotkamy się na jakieś spotkanie, czy... Tylko właśnie tu jest pewnego rodzaju problem, bo to dobrze, że pan zadał to pytanie, też dziękuję naszemu widzowi. Po prostu takich maili dostajemy około 100 tygodniowo, tak? I to jest olbrzymi problem dzisiaj, jest olbrzymi kapitał społeczny w Polsce. Jestem pełen uznania dla młodych ludzi. Myśmy daliśmy ogłoszenie o pracę dla 2 osób. Zgłosiło się 97 aplikacji, przysłano, tak? 97 osób, z czego kilkadziesiąt mówiło 2 językami azjatyckimi, mieszkało przez kilka lat w Azji. Więc to pokazuje, jaki jest wielki, wielki potencjał w Polakach, który nie jest wykorzystywany moim zdaniem, bo nie ma w Polsce jakiegoś takiego przepływu elit i nie ma w Polsce gospodarki, która to już w Chinach jest. To już w Chinach jest. Jest w Chinach gospodarka, w której wiedza przekłada się na bogactwo, na prestiż, na władzę polityczną. W Polsce wiedza jest problemem. No spróbujmy się skontaktować gdzieś tam, nie wiem, z politykami czy z firmami. Nie ma jak tej wiedzy i tego potencjału wykorzystać. Ale szanowni, no, drodzy widzowie, jak chcecie współpracować z CSPA, to piszcie maile, ale piszcie też jakiś pomysł, żeby to był jakiś pomysł, jakaś była inicjatywa. Nie wiem, czy te 25 lat
czy 10 lat w Unii Europejskiej, to wszyscy są tak przyzwyczajeni, że dostaniemy jakąś dotację, nie wiem, państwo da, Unia zapłaci i tak dalej. Zgłoście się z jakimś pomysłem, z jakąś wizją, tak? Zawsze wam odpowiemy. Natomiast nie jesteśmy w stanie już nawet odpisywać na maile w stylu jestem studentem czy studentką trzeciego roku politologii i chciałabym odbyć praktykę. Proszę tam się skontaktować. Jeżeli będziecie mieli wizję, pomysł, to zawsze coś zrobimy razem, tak? Powiemy wam, czy możemy ten pomysł zrobić. Jeśli ten pomysł nie będziemy mogli go zrobić albo uznamy, że my go nie możemy zrobić, to powiemy wam przynajmniej dlaczego, tak? Ale nie piszcie proszę, że chcecie być współpracownikami czy wolontariuszami. Napiszcie, co umiecie i co chcecie zrobić. Wyjdźcie z jakąś inicjatywą, z jakimś pomysłem, tak? I wtedy naprawdę coś zrobimy, bo przez wiele lat zrobiliśmy wiele rzeczy. To zrobił cały zespół, kilkudziesięciu tak naprawdę osób i chętnie powitamy was na pokładzie. Jeżeli będziecie mieli jakąś wizję, jakiś pomysł, czekamy. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, no i życzę samych sukcesów w eksploracji Chin i innych cywilizacji także. Wszystkiego dobrego, powodzenia. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. A teraz dwa bardzo ważne ogłoszenia. Po pierwsze, to tylko jedna z naszych realizacji, jest tego dużo, dużo więcej. Wszystkie znajdziesz na namzależy.pl. Po drugie, nasza telewizja nie jest finansowana z państwowych dotacji, zapomóg, subwencji czy jakiejkolwiek formy zdobywania pieniędzy od innych obywateli pod przymusem. Naszą działalność finansują widzowie. Jeżeli podoba Ci się nasza inicjatywa i chcesz pomóc w jej rozwoju, zapraszamy na www.namzależy.pl/dotacje. Dziękujemy wszystkim wpłacającym.